Hej moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Moonlighter. Boże, co ja tak się przyciąłem na samym początku? Mniejsza. Kochani, wyszedłem sobie tutaj na dworek, poustawiałem przedmioty i tak dalej i stwierdziłem, że może byśmy zmienili w końcu ekwipunek. Nie używam w ogóle obrony. Tu jest niby mobilność minus 10. Zastanawiam się, w co iść. Tu jest 62. I tak dalej, tu są niby po 20 rękawice treningowe. Nie wiem, zrobiłbym jednak ten miecz. Dobra, robimy miecz. Zobaczymy, jak się będzie sprawował w walce. Tak, czy my możemy teraz go zaekwipować? My go możemy zmieniać. O kurde. Niby mam małą tą mobilność, ale możemy się fajnie nim odbijać. No właśnie, ale kurde. Musimy odnaleźć swoją mocną stronę. Dobra, zróbmy sobie jeszcze rękawice. Wiem, że trochę kasy wydaje, ale no cóż, zobaczymy. Na pewno nie chcę tego, tej tarczy, bo ta tarcza nic mi nie daje. O! W sumie spoko. Te rękawice nie są złe. Te rękawiczki nie są złe. Dobra. Więc tak. To kosztowało 300. Znaczy, 300 to było za tanio. Ja bym dał teraz 400. Tak zrobię. To było w miarę, z tego co pamiętam, ale jeszcze sprawdźmy. 400, tak. Taka sama cena jak i za tamto na pewno. Tu 400. Posegregowałem trochę przedmioty. Tu w ogóle da się nawet sortować według ceny, co jest bardzo fajne. I tak. Weźmiemy sobie na pewno to, 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 to i to. I tak, pytanie, jak tu cena 320 była? No to 320 myślę, że luz plus. Czy my możemy sprzedać nasze bronie? Możemy. Co za 1000? Może dajmy z 500, dobra. Zobaczymy, czy za 500 się sprzeda. Jak nie, to trudno. Miotłę też sprzedamy sobie za 500, o ile się da. Nie wiem, czy dobrze robię, czy przypadkiem potem ta miotła nie będzie potrzebna, ale zobaczymy. Otwieramy sklep i sprawdzamy, czy da się cokolwiek zrobić. O, koleś idzie do potek. No, dobra, kamyczek pierwszy wzięty. Ty, gnoju! Zarąbali mi miotłę! Są złodzieje od teraz! Oż ty padalcu! Mamy złodziei! Muszę tu pilnować teraz tych gałganów. Ale padalciuchy. Nie sądziłem, że to może być złodziej. Ja cię kurde zaraz przypilnuję. Ty coś mi śmierdzisz tutaj. Nie podoba się. Nie podoba się cena za 400. No zobaczymy 379. Pamiętam cenę do tej pory. 379. Pięćsetka to mało. Pięćseteczka to jest mało. Dobra, co my tu jeszcze możemy sprzedać? Możemy sprzedać to, 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 to i to.
Ceny adekwatne, standardowe. Tyk. I oczywiście jeszcze to. Pyk. Nowe rzeczy wpadają na stan. To też możemy sprzedać. Tylko tak, to z tego co pamiętam było dosyć tanie za 200. Właśnie, damy za 300. Damy teraz za 300. I nie wiem, czy to też nie było za tanie. Kurde. Tak, to było też za tanie. Damy za 300 też. Uważać tych złodziei cholernych. To są złodzieje, trzeba ogarniać. 300 i 300. Za drogie trochę. Myślę, że tak za 250 można śmiało próbować. No właśnie, 1100 na przykład tutaj. Co, że za drogie? To 250? Za drogie, ewidentnie za drogie. Dobra, 300 to jest za dużo. Damy tutaj. Zresztą, czemu ja to robię? A, już teraz się nie da. Dobra, 250. Będzie dycha? Będzie dycha. 250 jest spoko. Nikt potek nie chce nawet kupić. No, kasiorka to leci jak szalona. Czy mamy coś jeszcze na sprzedaż? No niby mamy. Cały czas zapominam, że mogę klikać tym. Sełka, miecz. No tego nie sprzedajemy, bo to jest dosyć istotne. To jest dosyć istotne. No po 30 możemy to sprzedać. Starożytny garnek. Damy to za, nie wiem, 80. Sełka za jakieś 50. Niech będzie. Dobra. Zobaczymy, czy wam się to spodoba. Za drogie. 30. Niech będzie 30. Potek się nie da zbugować niestety. Nie da się poteczek zbugować. No dobra, trudno. Nie. Oddawaj mi to. Czy ty idziesz to kupić? Nie. Za ile my to chcieliśmy sprzedać? Za 100. Damy 2. Nadal jest za drogie. Osełki są po 20 pewnie. No, czyli ta cena za to, to taka jest do dupy. Do dupy cena. No i co, i też na minusa, tak? Ona nawet po dychu chyba to będzie. Dobra, zamykamy sklep. Nie chcecie kupować, to spadać. Zapisano grę. Zarobiliśmy dzisiaj 13 416, z czego miotło została skradziona. Szkoda. Szkoda. Stan konta, popularność nadal spada. W ogóle jest tu jakiś opis naszego sklepu? Żadnych tu eventów nie ma chyba. Nie, ewidentnie nie. Lista życzeń. Ekwipunek sobie zostawiamy.
Notatniki mamy takie, jakie mamy. Idziemy oczywiście na walkę. Dobra. I właśnie, już więcej odcinków z Honey and Join the Cult nie będzie. Zapytacie, dlaczego? Bo mam tu lokalnego domokrążca za 20 tysięcy, też fajnie. Sklep. 60 tysięcy, poziom drugi, ja pierdzielę. Podczas płacenia 20 więcej. Tak. Cóż, 20 tysięcy kosztuje. I możemy też wziąć to. No w sumie to też. Jak wygląda nasz sklep w tej chwili? Sale. Tylko co nam to daje? Nie mam pojęcia, co nam to daje. Zobaczmy, jak działa łóżko w tej chwili. Mieliśmy 140 chyba HP. A teraz mamy... No, 190, fajnie. Tylko dlatego, że poszliśmy spać. Milutko. Robocik się zrespił. Jego mogę wziąć? Mogę go wziąć. Właśnie, wydobiliśmy jajo z slajma. Mamy pecika. Spoko. Ale nadal brakuje mi zwiększonego ekwipunku. Bardzo mi brakuje. Dobra, lecimy. Właśnie, bo kurde, jeszcze się nie ogarnąłem z tym. Wow, jak to nawala. I pecik też bije. Pecik też bije. Dobra, bierzemy wszystko. Patrzę, że ja bez ekwipunku napierdzielałem. No właśnie. Spróbujemy sobie walnąć tym. Wow! No ciekawie to walczy. Naprawdę ciekawie to walczy. A teraz spróbujemy sobie zagrać pod miecz. Zobaczymy, które jest lepsze. Już jest boss. Już jest boss. Widać, że jesteśmy delikatnie wolniejsi. Delikatnie jesteśmy wolniejsi. Ale widzę, że te piąstki robią jakieś combo. Więc fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Czemu tu już takie moby? Au! To 60. Wow, to też fajnie nawala. Nie, no to też jest eleganckie. Wiadomo, ja dopiero sobie teraz to trenuję, więc to też... też jeszcze się może zmienić. Ale to się nie nadaje na to. Na te golemy. Znaczy, no może się nadaje. Może się jednak nadaje. Pyklo, pyklo. Nie, no fajne to jest, ale wolne, bardzo wolne. No to już też czytaliśmy. Dobra, gdzie my jesteśmy dokładnie teraz? Na dole jest boss. Musimy też zapamiętać. Idziemy sobie teraz w lewo i w dół. Czyli teoretycznie tu.
Naprawdę. No. No ej! To jest spoko na właśnie takie golemy, jak nie chcemy, żeby ktokolwiek podszedł, nie? No właśnie, to jest fajne. No i ma szeroki ogień. Szeroki ogień, co ja powiedziałem? Co ja powiedziałem? Ma szerokie uderzenie. Ale no, ale to jednak wolne, no, bardzo wolne. Ty tu? No i na te moby też to jest spoko. Ej, to te rękawice są chyba najlepsze. Naprawdę chyba są najlepsze. Pik, pik, pik. Pik, pik, pik. No, bierz to, bierz. Daj mi to. Ty, biedaczku, nie możesz mi tego dać, bo już mam fulę kuło. Jajo działka golemów. Te rzeczy to od razu wywalam, bo to jest naprawdę niepotrzebne nam w tej chwili. Dobra, tym klawiszem się to robi. Pik, pik, pik. Będzie potka, będzie potka. Gdzieś mi potka zniknęła. Gdzie jest potka? Ukradli mnie potkę. Ukradli dziady potkę. Chyba, że miałem cztery. Nie, miałem cztery, przepraszam. Miałem cztery. Zwracam honor. Zwracam honor, spokojnie. Dobra, idziemy teraz w prawo, prosto na bossa. Zobaczymy, jak się teraz te nasze rękawice sprawdzą w walce z bossem. Fajnie, że one też walą kryty. Podoba mi się to. Tu się wyleczymy na maksa. Nie no, eleganckie. Elegancja Francja. To było zarąbiste. Babciu, to jest zajebiste. Serio, normalnie te rękawice są... Ups. To tak się da robić też. O kurde, blaszka. Dobrze wiedzieć. Idziemy na dół. Poziom drugi. Pyk. Nie ma cię. Gnojku. Mimik. Ten mimik jest mocny. Ten mimik jest ewidentnie mocny. O, i tego potrzebowałem. Ręka... Ja dobrze widzę? To jest rękawica? Nie da się jeszcze, dobra, muszę go najpierw rozwalić. Musiałem go najpierw rozwalić, dobra. Co my tu mamy? Co my tu mamy? To jest... W sumie to możemy się tego pozbyć. Tego też się możemy pozbyć. Tu są rzeczy, które bym chciał. Jakiś plug. Czy te rękawice są lepsze? 20 DPS-a. Nie są lepsze, ale sprzedamy je za 500. To minimum. Fajnie. Jak zami gnojki walczyć.
O nie! Mogę też tak z wami walczyć niby. No tak to się spaść nie da niby. Hop. No jak? Jak, przepraszam bardzo? No nieważne. Nieważne jak, ważne kiedy. Kolejne dosyć frasobliwe przedmioty. Uch, uch, uch. Powiedział Puchatek. Śmieje się oczywiście. Lustro. Walnij mi to. Dobra. No ty chciałbyś mi to dać, ale to... Aj, wywalasz to. O, nowy przedmiot. Szkoda, że go nie mogę wziąć. Coś tu mogę wyrzucić? Soczewki były po ile? Po stówie. Soczewki były po stówie. Osełki mam przecież, mogę to wyrzucić śmiało. Chciałbym, żeby odkryć ten przedmiot. I co to jest? Płatki. Sortuj według ceny. Coś to warte jest. Ponad stówę, albo stówę po prostu. Stówę. 110. Ciężko się zdecydować. O. Dziadostwo cholerne. Dobra. Zdechło. Dobra, ale ja bym się cofnął. Ja bym się jednak już cofnął. Za dużo już tego było. Sporo mobów zabiliśmy. 43. Myślę, że śmiało. Aż tam serduszko bije. I kolejne jajeczko do kompletu. Kolejne jądro do kompletu. I tak, kochani, tutaj zbieramy śmieci, których nie potrzebujemy. Chciałem to wrzucić tu w sumie. No, ale mniejsza. To na pewno sprzedamy za 1000. Teraz to już 1000. Koniec z niskimi cenami. My nie jesteśmy MediaMarkt. W sumie, dobra, dla idiotów też, ale... Ale mniejsza. Może jakiś idiota to kupi. Może jakiś idiota to kupi. To jest tak niskie cenowo, że się naprawdę tego nie opłaca w ogóle tutaj wrzucać. Pyk. I niech sobie leży. Zobaczmy, czy my coś możemy kupić teraz z, nie wiem, broni, jakieś ulepszenia? Może coś się uda? Możesz mi coś ulepszyć? Brakuje niestety jeszcze jednej sztaby stali. I byłoby 50. Z 20. Kurde, no zajebiście by to wyglądało. To jest zamknięte. Dobra, idziemy spać, żeby rano wstać. Zobaczymy, jak nam w sumie rano wyjdzie to wszystko. Mówię, gra bardzo dużo czerpie ze Stardew Valley, bo widzę te eventy i tak dalej. Ale dodatkowo właśnie mamy tutaj głównie nastawione na walkę. Chcę wyjść, nie chcę otwierać sklepu. Ty masz coś stalowego?
Le. Jedna sztaba 1350, drogo. Ale szczerze powiedziawszy, ile kosztowało to wszystko? Ulepszenie. Ile kosztowało ulepszenie? 4000. To nie jest jakoś tam tragicznie. Tylko tak, musimy sobie zostawić stalowe rzeczy i tego pluga. Stalowe rzeczy, stalowe. Kurwa, ale dobra, nie, bo ja źle zrobię. Ja źle zrobię, muszę iść najpierw kupić tą sztabkę, dopiero potem otworzyć sklep, bo jak już w sumie otworzymy sklep, to będzie noc. To będzie noc. Kupię jedną sztabkę. No jedną. Dobra. Jedna sztaba, git. Drogo masz typku? Ale ja mam drożej. Ja mam kurde drożej. Dobra, mam 5 sztabek, to jest nam potrzebne. Tego nie dotykamy w ogóle. Będziemy chcieli na pewno wziąć to. To też w sumie. To też na luzie. I to. W sumie to też można. Teraz trochę tego dropi, więc na luzie. 300 to była dobra cena. To też bierzemy. I może też i to. I tutaj tak samo. Tutaj to powrzucamy, bo ta cena jest standardowa, taka sama. Tutaj damy 110. Jaki za tamto? Ej, nie chciałem wyjść. 990, trochę kamyczków. Otwieramy szopa. Trzeba pilnować tych gałganów, żeby nas nie okradli. Ale gdzieś wrzuciłem telefon, nie wiem gdzie. Już wiem, gdzie wrzuciłem telefon. To jest złodziej. Ja cię kurde obserwuję. No, klikam! To jest RT, nie LT. W ogóle gra nas zrobiła w bambuko, bo to jest RT, nie LT. Dlatego ja ostatnio go nie mogłem zaatakować. Już wiemy, jak wyglądają złodzieje. No i za 1000 rękawica poszła. Była to sprawiedliwa cena. No i będzie na minusie niestety. To też sobie sprzedajemy. No już jest 9000. Możemy coś jeszcze umieścić? Możemy coś umieścić. Nawet musimy. Ile było za to po stówce? No to zawsze stówka do przodu. Broken swordy. 250, jeszcze to żelazo, też śmiało. No i dobra. No i to się nazywa handel. To się nazywa handel. Aha, będzie mniej. Jeszcze tego nie wzięła. Czyli to żelazo musimy delikatnie obniżyć. No dajmy na 20, no niech będzie. Niech będzie za 20. W sumie kasy tu sporo dropi. No ale też te ceny są dosyć mocne. No, jest zmniejszenie, ale spoko, tak? Za 20 ci pasi, ale i tak mi dasz mniejszą reputację. Uuu, z kim ty jesteś? Dziwny.
Dobra. To już wszystko, co chcieliśmy tutaj zużyć, tak? No, kolejny bohater przyszedł. No, kupować i wypadł. Kupować i wypadł. O, za tanio. Panie, to jest za tania cena. 160. No i czemu nam do góry to nie wskoczyło? No i 160 jest git. Dobra, nie ma już nic. Wynocha. Dobra, jak to wygląda w tej chwili? Zarobiliśmy 14 tysięcy. Z czego w górę nam nic nie wzrosło znów? Czemu? Nie wiem. Nie mam pojęcia czemu. Mamy 16236. Możemy sobie zrobić upgrade'a naszych rękawic. I tak to zrobimy. Myślę, że tak. Kolejne już mają 150 DPS, a to jest 3 razy więcej niż mamy w tej chwili. Więc to będzie ciekawe. I naprawdę te rękawice się sprawdzają. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. A my widzimy się już niedługo w następnych odcinkach właśnie z Moonlightera. Trzymajcie się. Hej, hej!